przedstawiam w tej kampanii plan dla Polski. Ten plan dla Polski składa się z 7 punktów. W punkcie pierwszym proponuję ustawę o podwyższaniu wynagrodzeń i o zwiększaniu liczby miejsc pracy. Taką ustawę w swoim czasie przyjęli republikanie za rządów amerykańskiego prezydenta George'a Busha, wprowadzali ją w życie. Co można w Polsce zrobić konkretnie, żeby zwiększyła się liczba miejsc pracy, zwiększyła się pula wynagrodzeń? Otóż po pierwsze trzeba zwiększyć kwotę wolną od podatku. Na ten temat była już dyskusja publiczna, ponieważ klub swojego ruchu dwukrotnie składał w tej sprawie projekt ustawy. W Polsce dzisiaj, kiedy zarobi się 260 zł miesięcznie, trzeba od tej sumy już płacić podatek dochodowy. To jest najniższa kwota wolna od podatku w Europie. Nawet w Kambodży taka kwota roczna wynosi 8 tysięcy złotych. W żadnym innym kraju europejskim, nawet w Rumunii, w Bułgarii, nie ma tak niskiego poziomu kwoty wolnej od podatku. Rząd sam wyznacza, że minimalna kwota dochodów miesięczna, żeby nie umrzeć z głodu, to 560 zł. Więc w Polsce, żeby nie umrzeć z głodu, trzeba najpierw zapłacić podatek. To się musi zmienić. To jest jeden z elementów podwyższania konsumpcji wewnętrznej, rozwoju poprzez rynek wewnętrzny. Po drugie, emerytury. Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy zarabia, czy nie zarabia, płaci 1100 zł składki na ZUS. Tymczasem 40% wypłacanych emerytur pochodzi z podatków z CIT-u, z PIT-u i z VAT. Proponuję emeryturę obywatelską, 2000 zł dla każdego. W tym samym pierwszym punkcie tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń, ulgi dla inwestorów. W Polsce dzisiaj znajduje się na kontach ludzi i firm na nisko oprocentowanych lokatach 1,5 biliona złotych, czyli 4-letni budżet polskiego państwa. Te pieniądze, zamiast leżeć na kontach na nisko oprocentowanych lokatach, powinny być zainwestowane w gospodarkę. Żeby ludzi do tego zachęcić, tych, którzy mają już takie oszczędności, trzeba stworzyć specjalny mechanizm. Robimy tak wszystkie kraje na świecie i musi to zrobić Polska. I wreszcie odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje i system wynagrodzeń urzędników nie nastawiony na represje wobec podatników i przedsiębiorców. To tylko 4 z wielu punktów tego pierwszego planu tworzenia miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń. W punkcie drugim demokracja bezpośrednia. Prezydent wybierany przez wszystkich Polaków ma obowiązek skonsultować każdą swoją decyzję, tak czy nie, w jakiejś sprawie, w jakiejś ustawie ze wszystkimi obywatelami. Współczesna technika, telefony, internet dają takie możliwości. Jeśli ludzie będą wiedzieli, że prezydent, podpisując konwencję przeciwko przemocy, zwiększając kwotę wolną na podatku, czy jakąkolwiek inną decyzję podejmując, pyta się najpierw obywateli, to w sposób fundamentalny wpłynie na jakość kapitału społecznego, na stosunek do polityków, na wiarę w to, że politycy coś naprawdę chcą zrobić. Po trzecie, państwo świeckie, mówiłem o tym parę godzin temu w Toruniu, państwo, które traktuje tak samo wszystkich. Księża mają płacić podatki, śluby i pogrzeby mają być za darmo. W punkcie czwartym przyjazne państwo, a więc państwo takie same dla osób wykształconych, niewykształconych, biednych, bogatych, mężczyzn i kobiet. To ma być państwo, które tak samo traktuje wszystkich ludzi. W tym oczywiście także przedsiębiorców. Po piąte wreszcie kwestia bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Polska będzie bezpieczna. Polska jest bezpieczna, Polsce nie grozi żadna wojna z Rosją, mimo że niestety prawica robi co może, żeby skłócić nas do końca z Rosją i jakby indywidualnie rozgrywać relacje między Polską a Rosją. Polska tymczasem powinna oprzeć presję na Rosję tylko z punktu widzenia wewnętrznego dialogu w Unii Europejskiej. To Unia Europejska i NATO, Niemcy i inne kraje mają cisnąć Rosję na wycofanie się z Ukrainy, a nie Polska sama w sobie. To można zrobić, kiedy się będzie głębiej integrowało z Unią Europejską, kiedy się będzie zwiększało handel i wymianę z Niemcami. Niemcy muszą odczuć ekonomiczne skutki ryzyka dla Polski i dlatego muszą bronić Polski przed skutkami ekonomicznymi. I wreszcie znaczenie kultury i znaczenie nauki. Otóż polska kultura, która ma wysoką pozycję na świecie, może być dźwignią naszego wizerunku i przez to podnieść cenę naszych produktów wszędzie na świecie. Jest skandalem, że Maria Curie-Skłodowska, która jest jedyną kobietą na świecie, dostała 2 razy Nagrodę Nobla, a jej rodzina łącznie z nią, córkami, zięciem i mężem dostała 6 Nobli. Że tego typu wielka postać, to nie ma żaden inny naród na świecie, nie ma żadnego przyzwoitego muzeum w Polsce, mimo tak ogromnych pieniędzy europejskich. To się musi zmienić. Jeżeli nie będziemy dbali o wizerunek z tej strony, to nigdy Polski na tyle nie umocnimy, że nie będziemy zarabiali większych pieniędzy. To wszystko, co pan mówi, czy tego się raczej, pewnie pan się spotkał z tym, nie powinno mówić w kampanii parlamentarnej ani prezydenckiej. No więc właśnie walczę z tym takim wielkim mitem, który jest bardzo mocno rozpowszechniony, że prezydent nic nie może. Bo wszyscy są przekonani, że prezydent to jest obrońca żyrandola, to jest człowiek od odznaczeń, medali, uśmiechów, konferencji, sympozjów i tego typu takiego, powiedziałbym, trochę jak już Piłsudski był na emeryturze, który za nami stoi, to tak trochę funkcjonował. Ale zanim poszedł na emeryturę, to walczył o Polskę.
I prezydent może walczyć o Polskę, w tym mówię teraz pewną metaforą, bo na szczęście wojna nam nie grozi, ale może walczyć o zmianę. Na przykład Lech Wałęsa, prezydent naszego kraju, w swoim czasie wyprowadził wojska radzieckie, mimo że Mazowiecki nie chciał. Aleksander Kwaśniewski zatrzymał reformę Balcerowicza. Ja się mogę z tym nie zgadzać, ale on to zatrzymał. Albo na przykład uruchomił 16 województwo świętokrzyskie, mimo że Buzek nie chciał 16 województwa świętokrzyskiego. Lech Kaczyński z kolei zawetował dwie moje wielkie reformy w Komisji Przyjazne Państwo. Zmianę prawa budowlanego i zmianę ustawy o planie przestrzennego zagospodarowania. To były wielkie reformy, rząd je popierał, ale niestety Lech Kaczyński zawetował i nie było siły do odrzucenia weta. Pokazuję przykłady trzech prezydentów, którzy byli kompletnie innymi politykami. Mieli inną wizję kraju. Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński. Mogą się z nimi w wielu sprawach nie zgadzać, ale jedno jest pewne. Oni o coś walczyli, jak chcieli i jakichś zmian lepszych czy gorszych dokonywali. Niestety Bronisław Komorowski, który ma kwalifikacje na dobrego polityka, ma historię, biografię życiową, dokonania, doświadczenie, mógłby być takim prezydentem, który o coś walczył. No, walczył głównie z własnymi wąsami w ciągu ostatnich 5 lat i je w końcu zdolił. No, ale to naprawdę za mało jak na prezydenta. Prezydent przy tak ważnych zmianach, jak na przykład OZE, OFE, jak na przykład ustawy górnicze, gdzie chodzi o miliardy złotych, które wydajemy z budżetu państwa, no to prezydent mógłby od premiera, czy od pani premier w tej chwili, zażądać po prostu kwoty wolne od podatku, planu obniżenia energii w Polsce. Polacy są bardzo zdziwieni, że po raz kolejny wydajemy 2,5 miliarda złotych na górników. Mamy od początku, od transformacji już 150 kilka miliardów wydanych na reformę górnictwa, która ciągle jest niezreformowana. I nic z tego nie wynika, poza tym, że polski węgiel jest najdroższy na świecie. Teraz cena spada, bo kopalnie bankrutują, to wyprzedają na zabój po niskich cenach. No ale to nie o to chyba chodzi w polityce, żeby pod wpływem kamieni wydawać pieniądze nas wszystkich, nie stawiając żadnego celu, do którego ma dojść ta reforma. Gdybyśmy wiedzieli, my, którzy się składamy na budżet, że w wyniku tych 2,5 miliarda kampania węglowa właśnie doprowadzi do restrukturyzacji, no to tak. I prezydent miał obowiązek, nie tylko możliwość, obowiązek, jak pani premier przyszła z tą ustawą, powiedzieć, no dobrze, ale co z planem obniżenia cen energii, co z restrukturyzacją górnictwa, jak doprowadzić, żeby węgiel nie był taki drogi. I w każdej z takich spraw prezydent może powiedzieć, jak nie, to ja wetuję. Idźcie teraz, pani premier Ewa Kopacz, niech się idzie teraz dogada z Jarosławem Kaczyńskim. No nie dogada się. Paradoks polega na tym, że właśnie o ile premier jest zakładnikiem posłów i nie może czasami wprowadzić pewnej ustawy, na przykład Ewa Kopacz nie jest w stanie przeprowadzić ustawy o związkach partnerskich, bo konserwatyści z Platformy 60-70 osób wyjdą, nie zagłosują, rozwalą koalicję rządzącą. Więc nie poddaje tego pod głosowanie. A prezydent nie ma posłów. Jemu nikt nie podskoczy, proszę, że użyłem takiego kolokwializmu. Nikt mu nie powie, że ja w takim razie odchodzę z jakiegoś klubu, bo żadnego klubu nie ma. Prezydent wzywa pana premiera, czy panią premier, mówi tak, albo wejdzie ta ustawa, albo ja to wetuję. Jak wam zawetuję 5-10 razy, to i tak będziecie musieli zrobić nowe wybory. Więc wymusza proces negocjacji. Jeśli ma jakąś wizję, o co mu chodzi, doprowadzi do zmian. Szkoda, że Bronisław Komorowski tego nie robi. I to jest fałszywy mit, że prezydent, jedyny polityk, który jest wybierany przez wszystkich Polaków, ma być właśnie strażnikiem rządowym. A pan wciąż mocno wierzy, tak szczerze, w swój sukces, na pewno w drugą turę przede wszystkim, jeśli chodzi o wybory za 2 miesiące? Ja, wie pan co, oczywiście nie jestem faworytem, bo wczorajszy sondaż GFK Polonia podawał prawie 40% Komorowskiego, ale poniżej 40%. Poniżej 20% Dudy, 19,2% i moje 6% jako trzecie miejsce w tym sondażu. Następnie tam kandydaci, pani Ogórek 3%, Korwin-Mikke 4,5%. Tego typu wyniki. Ale to widać wyraźnie, że jest dość duży dystans między mną a Dudą, ale jest jeszcze 2 miesiące. Ja 2 miesiące temu miałem 2% poparcia, a w większości sondaży 1% poparcia. Dzisiaj mam już w połowie sondaży 6, 7, 8%. Jeżeli te 2 miesiące przepracuję tak jak teraz, jeżdżąc po całym kraju, to wcześniej czy później to zbliżę się. Jeśli ktoś z nich popełni jakiś błąd, to może się okazać, że no w ostatnim tygodniu, w ostatnich 2 tygodniach, to kilka procent będzie decydowało o tym, kto wejdzie do drugiej tury. Na razie prezydent Komorowski z 60 kilku procent zjechał na 30 kilka procent, pod 40. Jak nie zmieni sposobu funkcjonowania w tej kampanii, to za 2 miesiące może mieć 20 parę procent. Naprawdę on się zbliża do poziomu poparcia do samej Platformy. W związku z tym, choć to dzisiaj wygląda, że szanse są małe, to ja będę do ostatniego dnia, do 8 maja, do ciszy wyborczej, walczył tak, jak miałbym szansę wejść do drugiej tury. Ale oczywiście liczę tak, że to jest drugi cel tego kandydowania, że odbuduję dzięki temu poparcie i że nawet jeśli nie wejdę do drugiej tury, to w wakacje, potem w kampanię następną, jesienną, wejdę z poparciem właśnie no, między 8 a 12 albo większym. I to mi pozwoli zbudować dobre listy do parlamentu i do kampanii jesieni 2015.
To jeszcze proszę tylko powiedzieć krótko, jaki obraz Polski Polaków się wyłania z tych Pana rozmów od kilku lat z Polakami w różnych częściach kraju? Jedna rzecz, która jest powszechna, wszyscy o tym wiedzą, że to nie żadne odkrycie Ameryki. No, ludzie są po prostu rozwścieczeni, że po 10 latach od wejścia do Unii Europejskiej pensja w Polsce wynosi połowę pensji w Niemczech, średnia pensja. A najczęściej wypłacane wynagrodzenie w Polsce to 1/3 najczęściej wypłacanego wynagrodzenia w Niemczech. Więc to jest, wie Pan, po prostu nie tego ludzie oczekiwali. Więc to absolutnie oczekują wreszcie zmiany polityki gospodarczej i odejścia od tego niska cena za bardzo dobre w związku z tym niskie płace. I musi się to w Polsce zmienić. Wszystko jedno, kto będzie prezydentem, kto będzie premierem. Presja ludzi jest tak duża na zmianę w tym kierunku, że ona wymusi inną politykę. Ale to powiedzmy mniej więcej wszyscy wiemy, że tak jest. Natomiast druga kwestia, którą bardzo często podnoszą ludzie, to jest właśnie brak tego poczucia, że po wyborach politycy konsultują, uzgadniają, debatują. Jest taki wielki głód jakby wyrażenia swojej opinii. To jest po prostu powszechne. Ludzie mówią, dlaczego nikt z nami nie rozmawia? Dlaczego my nie mamy możliwości wyrażenia opinii? I gdyby oczywiście robić za każdym razem, tak jak w Szwajcarii, referendum, tam co 2 tygodnie, co miesiąc się robi referendum, być może polskiego państwa na to nie stać. Na szczęście dzięki technice, technologii, komputerom właśnie, można zrobić aplikację. Każdy ją dostaje do swojego telefonu komórkowego lub do sieci. Wchodzi do tej aplikacji za darmo i po prostu dostaje tam pytanie z kancelarii prezydenta, czy mam podpisać ustawę górniczą, czy nie podpisać. I prezydent ma opinię od 20 kilku milionów ludzi i mówi, ja się z nią zgadzam lub nie zgadzam. W ten sposób obywatele wiedzą, czy on postępuje zgodnie z ich wolą, czy nie, ale mają poczucie, że wyrazili, że było opinie, że było jakieś orędzie, że była jakaś debata i że w konsekwencji po prostu ktoś naprawdę traktuje ich serio. Może pan tutaj podejdzie, żeby... Jestem działaczem nowo powstałej partii Zmiana, założonej przez Mateusza Piskorskiego i mam do Pana takie dwa pytania. Skoro Pana partia, Twój Ruch, jest partią typowo kapitalistyczną, dlaczego podawała się za lewicę, skoro lewica z założenia jest antykapitalistyczna? Oraz drugie pytanie, dlaczego Pana partia mieniła się partią antysystemową, skoro ustrój, który obecnie panuje, to jest demokracja kapitalistyczna, a Pan nie jest przecież ani antydemokratą, ani antykapitalistą. Proszę Pana, ja jestem politykiem liberalno-lewicowym. Zawsze się za takiego uważam. Jestem człowiekiem, który uważa, że wolność i równość to są dwie najważniejsze wartości, które organizują życie publiczne. Tym się różni od neoliberałów, którzy uważają, że tylko wolność jest kryterium, tak jak Korwin-Mikke, że tylko wolność jest główną wartością, w oparciu o którą trzeba wszystko ocenić. Ja uważam, że oprócz wolności równość ma takie same znaczenie. Na przykład nie jestem zwolennikiem przywilejów spadkowych dla rodzin, bo one preferują tych, którzy właśnie mają nagromadzony kapitał. Uważam, że wszyscy powinni zaczynać tak samo. Moje dzieci, pańscy bracia, siostry, a w przyszłości dzieci powinny mieć taki sam start jak ci z bogatych, z biednych, wykształconych, niewykształconych domów. Równość jest taką samą wartością. Przepisy w Polsce powinny to regulować. To jest bardzo tradycyjne, dawne pojęcie tak zwanego socliberalizmu, właśnie, który jeszcze pod koniec XIX-XX wieku wprowadził do taki punkt widzenia, w którym właśnie równość i wolność są dwiema wartościami. Oczywiście jestem wrażliwym człowiekiem pod względem lewicowym i w związku z tym te wszystkie sprawy, jak prawa kobiet, jak prawa mniejszości, jak w ogóle obraz świata, są dla mnie bardzo ważne. Stąd też niektórzy mnie etykietują bardziej na lewo, drudzy bardziej liberalnie, ale prawda jest taka, że jestem politykiem, można to też nazwać socjaldemokratycznym, ale mi najbardziej odpowiada osobiście określenie liberalnym lewicowcem. Choć w Polsce jest taki chaos w tej terminologii. PiS trudno nazwać prawicą. To w zasadzie jest socjalistyczno-narodowa formacja. Więc jest taki chaos w tych pojęciach, że w ogóle się używanie określenia prawica czy lewica prowadzi do nikąd. Można paradoksalnie powiedzieć, że to właśnie ja jestem partią zmiany, realnej zmiany, bo nie w nazwy, tylko z propozycji ideowej. Dlatego, że my proponujemy kompletnie inną politykę gospodarczą, właśnie opartą o rozwój rynku wewnętrznego. Owszem, z użyciem sił i mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, ale jednak w oparciu o podwyższanie wynagrodzeń, tworzenie miejsc pracy, nakierowanie pieniędzy, które są na polskich kontach i z pieniędzy europejskich, na budowanie fabryk. To jest inna zupełnie polityka niż uprawia się w Polsce od ostatnich wielu lat. A w przeciwieństwie do bardzo wielu polityków, jestem politykiem, który najpierw zarobił pieniądze, zbudował fabryki, płacił podatki i wszedł do polityki jako człowiek, który nie musi żyć z polityki. Kieruje się po prostu innymi powodami, dla których jest polityka. No, pan powiedział, że dla pana ważna jest wolność i równość także, ale na przykład ostatnia wypowiedź sprzed tygodnia Andrzeja Rozenka, który był jeszcze w pana partii, powiedział, że płaca minimalna jest nieistotna.
Płaca minimalna jest o tyle gorszym rozwiązaniem od kwoty wolnej od podatku, że płaca minimalna podwyższa koszty dla przedsiębiorców i powoduje, że oni podpisują, zmuszają pracowników do umów śmieciowych. Bo nie mają, bo konkurencja jest dzisiaj taka, że ceny są takie, że żeby się utrzymać, no to jak mam zagwarantować cenę minimalną, no to każę komuś pracować na czas określony, na umowę zle, albo w ogóle na szaro czy na czarno. Dlatego kwota wolna od podatku powoduje, że ci, którzy już mają pracę, zostaje im więcej w kieszeni kosztem budżetu. Ale budżet te pieniądze za chwilę odzyska. Rząd się nie zgodził na moją propozycję zwiększenia kwoty wolnej od podatku, mówiąc, że skąd mają wziąć 14 miliardów, których zabraknie, jak będzie ta kwota, tak jak myśmy proponowali, dwukrotnie zwiększona. Z tych tam 260 na 500, myśmy proponowali, czyli z 3000 rocznie. No ja kwotę wolną od podatku popieram. No. Więc myśmy proponowali to i teraz, to jest, ale te 14 miliardów, które nie wpłyną do budżetu na początku, wpłyną po kilku miesiącach. Bo ludzie najsłabiej zarabiający, którzy będą mieli nagle korzyść 50-100 zł z tytułu kwoty wolnej od podatku, oni te pieniądze wydadzą na kupienie jedzenia, ubrań, leków, podstawowych produktów. I to nakręci koniunkturę znów na rynku wewnętrznym. A nie będzie się odbywało kosztem biznesu, tylko będzie wspierało biznes dzięki temu, że ludziom będzie lepiej na sobie zarabiać. Wyższe technologie, a nie na niższą cenę. Budowanie wizerunku Polski, żeby jabłko z Polski było droższe, bo jest z Polski. A dzisiaj jest tak, jest z Polski, to trzeba być bardzo tanie, chociaż jest bardzo dobre. Pan kupuje oliwę we Włoszech, pan płaci więcej za oliwę we Włoszech, bo jest włoska niż za grecką czy hiszpańską, bo ma imidż zbudowany, wizerunek. Płaci pan za kosmetyki francuskie więcej niż za angielskie, bo mają wizerunek zbudowany. Jak Polska nie zbuduje wizerunku, to będziemy mieli najlepsze produkty na świecie, a będziemy je tanio sprzedawali. Podam panu jeden przykład. Polska jest dzisiaj największym producentem na świecie mebli, ilościowo, kubaturowo, ale 10. co do wartości. Czyli my sprzedajemy nieprawdopodobnie dużo mebli po bardzo niskich cenach i dlatego płacimy nisko ludziom. Jeśli przez takie rzeczy, jak no, ktoś dostaje tego Oscara, ktoś dostaje Srebrnego Niedźwiedzia, jest premiera Trelińskiego w Nowym Jorku w Metropolitan Opera, w każdej dziedzinie sztuki, Górecki, Penderecki, sztuki plastyczne, Bałka, Kuśmirowski, pan znajdzie ludzi w pierwszej dziesiątce dzisiaj na świecie polskiego pochodzenia. My przez tych ludzi powinniśmy zbudować wizerunek kraju wysokiej kultury i żądać za jabłka i za wszystko, co produkujemy łącznie z wódką, wyższych cen. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy zawsze takim krajem, który jest właśnie zapóźniony w rozwoju i musi utrzymywać się przez bardzo niską, wręcz taką, powiedziałbym, niewolniczą płacę. A mógłbym jeszcze jedno pytanie zadać, ale dotyczące wyborów prezydenckich. Czy jeżeli do drugiej tury weszłaby Magdalena Ogórek oraz Bronisław Komorowski, kogo pan poprze? Komorowskiego, bo Ogórek nie ma żadnych kwalifikacji do pełnienia funkcji prezydenta. Dlatego, że ona nie ma żadnej, ona nawet nie była radną sejmiku wojewódzkiego, nie była posłanką, nie prowadziła żadnej komisji, nie zarobiła pieniędzy, nie zbudowała fabryki, nie jest szefową partii, nie stworzyła partii. No człowiek musi mieć jakieś doświadczenie. Przecież ja jestem członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W poprzedniej kadencji prowadziłem Komisję Przyjazne Państwo. Przygotowałem 220 projektów ustaw. W tej kadencji 120 projektów ustaw. Miałem 24 lata, zostałem milionerem. Zbudowałem dwie fabryki od początku. W każdym sklepie pan znajdzie moje produkty, które ja wprowadzę. Ona ma tytuł doktora, jest kobietą, pan zabiegał o prawa kobiet. A ponadto byłaby aktywnym prezydentem, no bo prezydent Komorowski no, popiera politykę rządu, tak? A jeżeli prezydent i premier Lalka Barbie to nie są z innych partii, to są argumenty. Tylko że to jest lalka Barbie. To jest osoba, która... A jeżeli będzie Duda i Komorowski? Też Komorowskiego, bo Duda to jest królik w rękach Kaczyńskiego. No. Wolałbym, żeby był wybór inny. Wybór między Palikotem a Dudą. Palikotem a Komorowskim jest prawdziwym wyborem. Dziękujemy za pytanie. Dziękuję bardzo.